Witam Was, moi kochani, serdecznie. Jutro już ostatnia niedziela w ciągu roku kościelnego, 34. Nazywamy ją Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. Do modlitwy proponuję słowa z jutrzejszej Ewangelii. Duchu Święty, oświecaj nas, prowadź, wspomagaj. Maryjo, bądź z nami w przeżywaniu Bożego Słowa. Z Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: co ty mówisz, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się tam na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, dziś być może Piłat zapytałby Pana Jezusa nie tyle, czy jest królem, ale na przykład prezydentem żydowskim. Kimś bardzo ważnym, z kim on, przedstawiciel władzy Cesarstwa Rzymskiego, musiałby się liczyć, rozmawiać, dialogować. Ja mam pytać, czy Jezus jest moim królem. Czy to On panuje w moim życiu i sercu? Panuje niepodzielnie. Czy nie próbuję Jezusa zdetronizować i sam rozsiąść się na tronie? Czy jeżeli dokonuję jakiejś detronizacji, to samego siebie z pomocą Bożej łaski? Czy uznaję, że On jest królem, a ja poddanym? Słyszymy w Ewangelii, jak Jezus mówi, że królestwo Jego nie jest stąd, czyli z ziemi. To jest niebieska wersja, propozycja królowania. Człowiek może się na nią otworzyć, przyjmując rządy Pana Jezusa, Jego królowanie. Może też w swojej wolności powiedzieć nie królowaniu Jezusa, a wówczas zamiast się bić o Jezusa króla, Jego królestwo, będzie bił się z Jezusem, będzie bronił swoich rządów. Czy ja codziennie otwieram się na Jezusa, Jego królowanie? Czy bije się o Jezusa, Jego królestwo, oczywiście nie na pięści, ale bije się dając świadectwo Jezusowi królowi, poddając się Jego królowaniu, zachęcając innych, aby temu królowaniu powierzyli swoje życie. Jezus, potwierdzając, że jest królem, jednocześnie ukazuje charakter swoich królewskich rządów. Jak na króla, powiedzielibyśmy, dość dziwny. On nie przyszedł po to, by budować militarną potęgę, bajecznie bogate państwo, podbijać ościenne narody, ale po to, aby dać świadectwo prawdzie. Przyszedł, aby odkłamać życie swoich poddanych. Każdy z jego poddanych, który został uwolniony z grzechu kłamstwa, jest zdolny, aby go słuchać i tym samym być mu posłuszny. Człowiek żyjący w kłamstwie słuchać nie będzie. Ciągle będzie się buntował przeciw jego królewskim rządom. Czy ja w relacji z Jezusem odnajduję prawdę o swoim życiu? Czy w Jezusie ciągle odkłamuję swoje życie?
czy wpatrzony w Jezusa, umocniony Jego łaską. I ja daję świadectwo prawdzie. Czy mam świadomość? Prawda, że prawda wyzwala, kłamstwo zniewala. Skuwa nas kajdanami. Moi drodzy, to propozycje do modlitwy na niedzielę Chrystusa Króla. Pozdrawiam Was z całego serca. Powierzam Chrystusowi Królowi i błogosławię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.